Księżniczka Maritoke, część druga, epizod pierwszy. Tak jest. 3 dni temu pojawił się na tym kanale materiał, w którym rozpoczęliśmy naszą przygodę w grze Księżniczka Maritoke. I dzisiaj postaramy się zakończyć epizod pierwszy. Pojawią się pewnie też kolejne epizody. Po pierwsze, jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to koniecznie teraz obejrzyjcie pierwszy i potem dopiero wróćcie tutaj, bo po prostu nie zrozumiecie, co będzie się tutaj działo. A po drugie, zostawcie na pewno Diaxa dla twórcy, dla Sly Foxa, który stworzy tą świetną mapę, i zasubskrybujcie ten kanał. No a co? Pokrótce opowiem wam, co tutaj się działo w pierwszej części. No to tak, nazywamy się Tom, wracamy do domu, Mary chce się z nami bawić, my się zgadzamy, bawimy się w chowanego, ja wpadam do dziury, Mary przynosi mi drabinę, Mary chce zbadać tą jaskinię, ja odmawiam, po czym Mary następnego poranka znika. I teraz jesteśmy na etapie szukania Mary, ponieważ podejrzewamy, że jest właśnie w tej jaskini. I poprzedni odcinek skończyliśmy gdzieś o tam, bo tam jest koniec parkura. Po prostu nie chciałem was zanudzać na filmie przechodzeniem parkura, bo ten parkur, ja wiem teraz, będzie, jak to możliwe, 20 minut przechodziłem, tak, bardzo prosty parkur, ale dobra, tutaj jest dźwignia, czekamy tą dźwignię i chyba możemy wrócić, nie? Tak, to było jedno, to akurat szybciej przeszedłem, i drugie, tak, to przechodziłem z 15 minut łącznie. I mam nadzieję, że nie będę musiał tego powtarzać. Dobra. Jesteśmy tutaj i tutaj się nic nie stało, ale tak, tutaj się otworzyło, jest jakaś woda, nie chce mi się tam wchodzić. Okej, idziemy gdzieś na dół. O kurde. O kurde. Gdzie my jesteśmy? Mob spawnery. Czekajcie, czy ja mam aby tryb pokojowy? Tak, dobra. Łatwy. Szybko. Kurczę, co to jest? Silverfisha. Jezus Maria. Nie, dobra. O kurde. Dobra, włączmy sobie tryb pokojowy, bo ja nie chcę się męczyć, nie chcę umierać. I co? I już? I tyle? Wiecie co, bo zrozumcie to, nie chcę zaczynać tej mapy od początku. I tyle? Już się otworzyło? Nie. Czekajcie. Dobra, chyba tam powinniśmy. Chyba tam jest. Chyba tam po prostu daliśmy dźwignię w złą stronę. A! Tutaj się otworzyło. Okej. Dobra, idziemy. Dobra. O kurczę. Co jest? Co się wydarzyło właśnie? Czemu nie mogę tego? Dobra. Tak, dobra, okej. Mam lekkie laki. Okej, dobra, chyba jest. Chyba powinno się otworzyć. Tak? Jest otwarte. Tak, dobra. Włączamy tryb. Łatwy. Zostańmy przy łatwym. I. O kur. Dobra. Będzie grubo. Okej. Idziemy na dół. Siekiera w dłoń. Nie, Jesus, kolejny park. Okej.
dobra. Czy to jest parkour? Na pewno? Chyba tak. To musi być parkour. No dobra, trudno. Spróbujemy to przejść, nie? A Boże, dobra. Jakby będę przechodził to kolejne 40 minut, to sorry. Ale... Czy jest? Naprawdę jestem tak daleko? Wow, Otif, co się z tobą dzieje? No tak. Tak pięknie być nie mogło. No dobra. Tak, zdecydowanie tak pięknie być nie mogło. Okej. Dobra, mamy to. I mamy to. I teraz jak się uda, to cud. Dobra. Kurczę! Dobra. Dobra. Jest. Jest. I teraz. Co jest? Cholera! A, jak ja się tam teraz zostanę? O kurczę, ten kamień się rozsypał. Co jest? Okej. No i co? Weź kamień. Okej. Gdzie jest kamień? Gdzie jest kamień? No chyba tak, to musi być kamień. No dobra, weź kamień. Kamień. Super! Kurczę. Co ja mam teraz zrobić? Dobra, już mam wprawę. Dobra, jednak nic nie było. Nic nie mówiłem. Dobra. Spójrz na popękaną... Spójrz na popękane kamienne cegły. A, kawałek ściany przy przejściu jest popękany. A gdyby spróbować rozwalić go kamieniem, rzuć kamienia w popękane miejsce. O, udało się! Dobra, teraz tylko tam doskoczyć. Udało się! Okej, siekiera w dłoń. Dobra. Dobrze, to jest chyba taki escape room. I możemy nadepnąć na kamienne płytki. Dobra. Wow, Sly Fox, naprawdę mega, mega super mapka. Naprawdę Sly Fox, szacunek. O, kurczę, dobra. Te płytki chyba znikają i się pojawiają w różnych miejscach, jak stanę na nie. Dobra. Aj! Kurczę! Trudno. Dobra, idziemy tutaj. Teraz. Co? Escape roomy i parkoury to jest moja słabość w Minecraft. O, dokładność to jest moja słabość w Minecraft. Dobra. Dobra. Okej. Udało się. Zniknęło. Dobra. Jest przejście. Aha, dobra, teraz wiesz co, ściszę sobie, bo będzie ciągle klikać. Muzyka i dźwięk. Dobra. Ściszyłam sobie, żeby, no też dla was, żebyście nie musieli jakoś... No bo to jest tak. Według mnie to jest trochę denerwujący dźwięk, to klikanie. Dobra.
Dobra, okej. Dobra. Mamy to. Jesteśmy tu, jeszcze tylko musimy dojść tam. Super, mega fajnie, bardzo się cieszę. To chyba też chwilę potrwa. No co jest? Ja nie mogę. Spokojnie, Oti. Dasz sobie radę. Nic takiego. Dawaj, dawaj, Oti. No dobra, dobra. Ja wiem, że wy się pewnie teraz ze mnie śmiejecie, co on robi. Takie łatwe rzeczy i się na tym wykłada. Ale zrozumcie to. Ja nie. Po prostu to zrozumcie, okej? No co jest? Co jest? Ja tam tego nie dotknę. Sly Fox, oj. Dobra, muszę chodzić po samym środeczku tych płytek, bo inaczej się nie da. Dobra, jesteśmy chyba. Nie, tutaj się wyłożyliśmy. O kurde, ale blisko było. Dobra. Idziemy, dawaj, dawaj. Otif, dasz radę. Dobra, dobra, dobra. Jezu, tak blisko, ale tak daleko. O Jezu, patrzcie, co tam się dzieje. O. Dobra, ten film będzie długi. Obstawiam nawet, że dłuższy od poprzedniego. Byliśmy tak daleko. Ej, co jest? No, dasz radę. Jaj. Dobra. Dobra. Oj. No dobra. Okej, dobra, dobra. Gdzieś tutaj się wyłożyliśmy, nie? Nie, no co jest? Wiecie co, jak tak dalej pójdzie, to ja sobie wezmę game moda, bo nie chcę tracić tyle czasu, bo wiem, że są ciekawsze rzeczy na tej mapie niż przechodzenie po płytkach. I tak, chyba wezmę game moda. Tylko muszę wziąć game mod 3, bo game mod 1 tu nie działa. Zrozumcie to, bo jeżeli bym. Jeżeli chciałbym. To. O kurde. Dobra. Wow. Zrozumcie to, bo jakbym grał normalnie, to. Bym to przeszedł z przyjemnością, ale. No. Działa. Co on tam mówił? Gorąco tutaj. Leby nie spaść. Okej. Wow. Ta, parkoury. Super Slivebox. Co jest? Już nie wyjdę? O kurde. Ajajaj.
Czekajcie. Czad. O kurde. Słabo, bardzo słabo. Muszę szybko napisać go moc 3. Nie. Nie wypłynę stąd, nie ma opcji. Czekajcie, wiecie co? Ja sobie szybko dam pokojowy, żebym mógł wpisać, bo no wiecie, ja w takich rzeczach. Dobra. No, ja się postaram to przejść, ale wiecie jak to ze mną jest, nie? Dobra, dajmy sobie tu, bo ja nie chcę. No, chcę przejść tą mapę. Wiem, że to może trochę jest nie fair, ale no, wiecie, zrozumcie to. Dobra. Może tutaj to będzie ok. Dobra. Żyjemy. No, rzeczywiście gorąco tutaj. Byleby nie spać, dobra. Ja jestem tak jak ta księżniczka Maritokke, nie? Ja mogę. Ja jestem pół bogiem, pół księciem i mnie nic nie zabije. Nawet lawa. Nawet. O nie, niech to jakiś kot. To nie powinno być trudne. Jejku, jak ja takich kodów nie lubię, ale dobra, spróbujmy. No dobra, wszystkie dajmy na dół. Coś się stało? Nie. Dobra. Dobra, przetestujemy wszystkie kombinacje. Dobra. O kurde. Dobra, czekajcie. Teraz nic się nie stało, nie? Czekajcie, tam coś jest? Na dole? No nie. Dobra. Wow. Kurczę. Ciężko z tym kodem. Żeby tylko nie wpaść do tej lawy. Nie wiem, tu nic nie ma. Kurczę. Góra, dół, góra, dół. Tak jak mówiłem, w takie rzeczy nie jestem najlepszy. Czekajcie, no ale tam chyba musimy się dostać, nie? Jest. Dobra, jest. Okej. Okay. I ja nie mogę znowu parkuru.
Wiecie co? Ja wolę to przelecieć, bo... widzicie, co się ze mną stanie, jak... No, nie uda się. No i ja to przelecę, bo... No, tak. Dobra. Tak szczerze mówiąc, to my jesteśmy dosyć odważni. Okej. Co to jest? Ja już mówiłem to w ostatnim odcinku, ja nie mam pojęcia, co tutaj się dzieje już, bo przeklikałem sobie wcześniejszą część, ale tutaj... Z Mary? Jezus Maryja. Mary. Siostra. Jezu. Co jej się stało? Jest cała blada. Ale żyje. Żyje. Zdycha. Całe szczęście. Co się tam stało? Nie wiem, znalazłem ją w jakimś pomieszczeniu, jakby w świątyni. Świątyni? Tak, leżała tam. Myślałem, że jest martwa. Widziałeś coś jeszcze, synu? Tak, jej ciało leżało obok jej specjalnej księgi. Nie wiem, co mogło oznaczyć. Co to mogło oznaczać? Księgi? O nie. Znasz tę księgę? Widziałem już ją już kiedyś. Mój stary przyjaciel znalazł ją gdzieś i przeczytał ją i na moich oczach zemdlał. Z dnia na dzień czuł się gorzej i co się z nim stało? Był bliski śmierci, postanowił wyruszyć w podróż, by odnaleźć lekarstwo. Lekarstwo? Na co? Na straszliwą klątwę. To jest przeklęte. Co? Przeczytał tę księgę, umrze. No chyba, że zrobimy to, co mój przyjaciel. Co trzeba zrobić? Mary nie może umrzeć. Jak się skończyła historia twojego przyjaciela? Wrócił cały i zdrowy. Miał choć tę księgę, ale nie przypuszczam, że zrobił to tak blisko nas. Co mu pomogło? Powiedział mi, że klątwę da się zdjąć tylko i wyłącznie za pomocą magii i że nie było to łatwe. Co musiał zrobić? Poprosić o pomoc. Kogo? Księżniczkę Maritokę. Ja nie mogę! Nie wierzę w to, tato. Kiedy to prawda, Tom, inaczej mój przyjaciel by jej nie przeżył. Uwierz mi, tak jak uwierzyłem jemu. Nie, tato, ona nie może istnieć. Żyła dawno temu. Gdyby to była ta prawda, miałaby 700 lat. Czekajcie. No cóż, jest niezwyczajną księżniczką. Tom, dopóki jej serce bije, może żyć nieskończoność. Ale to jest niemożliwe. Ona nie może żyć. To tylko on potrafi pomóc Marię. Proszę. No dobrze, spróbuję ją odszukać. Zaraz przeczytam. Księżniczka Maritokę. I tak kończy się pierwszy epizod. Spróbuję ją odszukać. Gdzie ją znajdę? Koniec części pierwszej. Udaj się na północ, do samej stolicy naszego królestwa. Księżniczka znajduje się podobno na jakiejś wyspie obok. A jak nie zechce nam pomóc, tak jak twojemu przyjacielowi, na pewno nie zechce. Na pewno nie zechce tego zrobić, synu, będziesz musiał ją przekonać. Jak? Nie mam pojęcia. Niech to tak będzie. Wyruszę jutro z samego rana. Trzymaj się. Mary, ratunek nadchodzi. Ja nie mogę. Sly Fox! Szacun, jeszcze raz szacun. Co to jest? Fabuła naprawdę genialna. Wow. Sly Fox. Nagram na pewno kolejną część.
No i co? Na razie dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Koniec. Ale to na razie tylko epizod pierwszy, będą trzy. No to co? W dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapę w górę. No i co? Żegnam się z wami. Cześć.